Siema ludziska, witajcie w kolejnym nowym przeglądzie machiny. Mamy na początek parę spraw organizacyjnych do wyjaśnienia. Od jakiegoś czasu słusznie skarżyliście się na pewne braki w kolejnych odcinkach. Na przykład, no nie wiem, brak pasków. Mamy dobrą wiadomość, znaleźliśmy osobę, która nam w tym pomoże. Zastosowaliśmy się także do innych waszych uwag, które z pewnością przez niektórych zostaną zauważone. Postaramy się poprawić jakość kolejnych przeglądów. Ważne w tym będzie wasze wsparcie i uwagi. To tyle jeśli chodzi o wstęp. Zapraszamy do oglądania. Uwaga, uwaga! Gothic, powrót głupiego Jasia. By Piotr 48. Powrót głupiego Jasia. Długo wyczekiwany powrót serii Piotr da 48. Co tym razem nasz przeuroczy bohater zniszczy? Ciaciaciałem żaliczek. Gothic, powrót głupiego Jasia 2, by Piotr... A, już tam. Druga część powrotu głupiego Jasia zawitała dzisiaj na YouTube. Po tragicznych wydarzeniach Jasio wraz ze swym ojcem zostali przeniesieni do więzienia na zamku. Jednak spokój nie trwał długo, ponieważ Jasio otrzymuje kolejne zadanie. Tym razem ekspedycja Lorda Hagena znalazła się w tarapatach. Jasio wraz ze swym ojcem są potrzebni kapitanowi Garondowi. Jednak czy wypełnią oni swoje zadania sumiennie? Raczej wszyscy znają odpowiedź na to pytanie. Serdecznie zapraszamy! Mam nadzieję, że się tutaj świetnie bawisz, Jasiu. O tak, panowie strażnikowie są bardzo mili i umieją się ze mną bawić. To takie urocze, Jasiu, że umiesz się bawić z kolegami. Przynajmniej nie trzeba kopać niebieskie kamyczki, uff, tak się wtedy zmęczyłem. Ten times over! Kolejna animacja, oparta na grze World of Warcraft od Flamiego. Na co byście słyszeli moc, która mogłaby zniszczyć świat dziesięciokrotnie? I don't know, maybe they'll give me a good spin? Wyrok, epizod drugi. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów twórczości GBO. Wyszedł kolejny odcinek jego nowej serii pod tytułem Wyrok. Fabuła drugiego odcinka rozpoczyna się od razu po zakończeniu odcinka pierwszego. Zapraszamy! Haha, spójrz tylko na to. Kobieta? Za morderstwo? Co to za bzdury? No, list prosto od komendanta dostałem. Oficjalny, więc to chyba prawda. Zresztą, słyszałem wczoraj w jednostce, że jakimś cudem 5 mężczyzn naraz powaliła. I pewnie jeszcze uciekła na miotle, rzucając kulami ognia. Weź idźże mi z takimi pierdołami. Grindhouse. Nieoczekiwana zmiana frontu. Film autorstwa Pegirusa oraz Emer Oberkwula. To parodia ze wszystkich kiczowatych Exploitation? Znane z kina. Opowiada historię pewnego Kajita, który budzi się w grobie. Nasz bohater nie pamięta, jak się tu znalazł, ani kim jest. Miasteczko w pobliżu okazuje się siedliskiem różnych dziwaków. Jak bardzo dziwnie może się zakończyć podobna historia. Zobaczcie sami, co powstało z połączenia dwóch silników gier. Fallout New Vegas oraz The Elder Scrolls 4 Oblivion. Gothic 2. Polowanie, part pierwszy. Film PL Machinima Gothic opowiada o Connorze Kenwayu. Connorze. Myśliwym, który dostaje od swojego przyjaciela propozycję pójścia na dłuższe polowanie. Jednakże jego brzemienna żona nie chce się na to zgodzić w obliczu plagi bandytów, która dotknęła tę krainę. Jak to wszystko się potoczy? Serio? Ellen nie będzie miała nic przeciwko? Chyba nie. Koniec końców trzeba jakoś zarobić na życie, nie? Moje słowa. No to może jutro rano przy martwej harpi, co? Nie ma sprawy. Będę. No to do zobaczenia.
Gothic 2 Noc Kruka, obłąkany, epizod pierwszy. Długo wyczekiwany powrót Jakub Gila do serii poważnych. Paladyn Cedric jest znakomitym wojownikiem z ogromnym bagażem doświadczenia. Gdy przygarnia pod swoje skrzydła młodego ucznia i wszystko wydaje się iść w najlepszym kierunku, otrzymuje tajemnicze wezwanie do ratusza. To niestety jedynie początek nadchodzących problemów. I ty to mówisz? W takiej zbroi? Mówiłem ci już, że jesteś jednym z bardziej obiecujących adeptów, jakich miałem. Będzie z ciebie nie lada wojownik. Nigdy nie wspominałeś, że masz doświadczenie w szkoleniu. Chłopcze, gdybyś tylko wiedział. Opowiesz mi o wszystkim w gospodzie. Przy kuflu zimnego piwa. Wyprawa w czasie 3. Odcinek 3 serii Wyprawa w czasie od GPC czy GPC. Machinima jest już dostępny. Seria opowiada o Alvarze, który dzięki swojemu przyjacielowi Lennartowi odkrył sposób na przenoszenie się w czasie. Niestety, jak to bywa zazwyczaj z wyprawami w czasie, coś poszło nie tak, no. Trzeba to też wziąć pod uwagę, tak? Nasi bohaterowie będą musieli się zmierzyć z kolejnymi odchyleniami czasu i wydarzeń oraz niebezpiecznymi ludźmi, którzy to, no, nie ukrywajmy, bez skrupułu wykorzystują, tak? Takie jest życie, nie? Dostanie nauczkę, mój panie. Łapać go! Muszę wrócić do swoich czasów i powstrzymać Sargota, zanim będzie za późno. Gothic 2, sałatka grochowa, epizod 4. Czwarty już odcinek serii sklejankowej od Grocha. Można już obejrzeć na jego kanale, no. Kim jesteś? Mam na imię Greg. I jestem przywódcą tej garstki orków. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to... Zostaw mnie w spokoju, draniu. Heroes of Last Chance 4. Hannibal wydał już 7 odcinek 4 sezonu Hero of Last Chance. Dziewczyna, którą uratowano wcześniej z obławy tajemniczej organizacji, wykazuje potężne zdolności manipulacji substancją zwaną Enigma. Czy będzie ona kluczem do wygrania tej wojny? Gothic 2 NK, sklejamy bez sensu. 6. PL Machinima Gothic nie próżnował w styczniu. Oprócz wcześniej zapowiadanego polowania, wydał też 6. już odcinek swojej serii sklejankowej. Zapraszamy! Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje... Ścierwojady. Urucham. Rozumiem, to rzeczywiście nie jest powód do dumy. Niezwykłe przygody pana Dressa, odcinek 1. Zwykły dzień. Niezwykłe przygody pana Dressa to nowa seria od Hannibala, będąca satyrą i parodią życia Dressów. Zobaczcie sami, jak wyszło. Krótka animacja od Wieziesza z cyklu parodii gry Five Nights at Freddy's. Czy jesteście pewni, że to animatronicy są najgorszymi potworami w tej pizzerii? I win! Battlefield 3. Szum! Szum! To dramat wojenny opowiadający o czwórce ocalałych żołnierzy, którzy próbują się wydostać ze zniszczonego miasta. Nie wiedzą jednak, że nie tylko oni przeżyli to piekło. Przekonajcie się, jak wyszedł pierwszy film od Anubisa, który nie jest komedią. Dobra, teraz tylko znaleźć odpowiednią częstotliwość. Halo baza, tutaj 1-7-7-7-9, odbiór. To
niemożliwe. Wszyscy tam zginęli. Podaj hasło. Hasło to 122 alfa. A jednak, wspaniale słyszeć, że ktoś to przetrwał. Musicie poczekać. Nie mamy teraz jak wysłać po was cokolwiek. Będziemy w kontakcie. Odbiór. Zrozumieliśmy. Będziemy czekać na kolejne instrukcje. Świetna robota. Zbieramy się. Johnny, bierz radiostację. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie, machinimy, napisz do nas na naszego maila, no albo wiadomości prywatnej na YouTube, lub też na naszej stronie na Facebooku. Link podany w opisie. Pomysł 1. Realizacja Geralds. Pomoc techniczna Michaduo oraz... O, a więc to jest ten pedofil, który robi nam paski. John 50 Sile. Tekst Anubis. Powstałe przy współpracy z Przystań Jacka. Czytał Saint 47, aka Szymon Nieścier, naznaczony. Kadr na czoło Eldoka na wolno. Masz tu przed sobą moją myśl uwolnioną. Mordę zamknij. Czy jesteście pewni, że to animatronicy są najgorszymi potworami w tej pizzerii? Nie, myślę, że nie. Co powstało z połączenia dwóch silników gier? Fallout New Vegas oraz The Elder Scrolls 4 Oblivion. Nie mam już siły. Gothic 2! Specjalnie to zrobiłem, żeby zagłuszyć dźwięk kliknięcia. Co tym razem nasz przeuroczy bohater zniszczy? Łatwiej by było powiedzieć, co by zostało nietknięte. Nie wiem, o co chodzi w tym żarcie, chyba nie załapałem. Widać, że abunis to pisał. Uwaga, uwaga! Gothic, Bobri... Nie wyszło mi. To niestety jedynie początek nadchodzących problemów. Dodatkowo film dostaje certyfikat jakości Sainta. Ej, muzyczka moja miła! Wyszedł kolejny odcinek jego nowej serii. Opowiada historię pewnego Kajita. Nie pisze się Kajita. Co mi coś kurwa Kajita? To beka, korne chopie. Ty głupi czy zmoniek?